Uwaga! Opisane w tym filmie sytuacje nie mają na celu zachęcania młodzieży do oszukiwania rodziców lub opiekunów. O nie! O nie! Zwiał mi wąż! Nie widzieliście go? Siemano YouTube! Bernard ze Snake Bar. Witam Was w środowym odcinku. Dzisiaj poruszymy temat, który w sumie w ostatnim czasie jest chyba dosyć na topie. Dostałem od Was bardzo dużo wiadomości, w sensie z prośbą o rady, co zrobić, bo wąż uciekł. I właśnie w tym filmie ogarniemy kilka tipów, co zrobić, gdy uciekł Wam wąż. Także co? Intro i jedziemy z tematem. Okej, okay, zaczynajmy. Słuchajcie, pamiętam sytuację, to było naprawdę x lat temu, gdzie zbożówka bardzo podobna do tej, tylko że tamta była moim pierwszym wężem, jak pewnie wiecie, była klasycznie umaszczona zbożóweczka, samica. Pamiętam moment, kiedy udało mi się to ogarnąć. Oczywiście to wszystko było w wielkiej tajemnicy przed rodzicami, tak? O tym wiedział tylko ja i mój brat. I to w ogóle była taka faza, bo to były naprawdę bardzo dawne czasy. Ja jak przyniosłem do domu zbożóweczkę, oczywiście, żeby ją kupić, musiałem uciec z lekcji. Nie namawiam do tego, no ale takie były realia. Musiałem uciec z lekcji, byłem umówiony z panem zoologicznego. On już miał dla mnie wszystko przygotowane, to znaczy młodą zbożóweczkę, młodą sznurówkę i do tego osprzęt, który wtedy wydawał mi się odpowiedni. Był to średniej wielkości Fauna Box, kabel grzewczy, który był dostępny, to były takie jeszcze stare pętelki, nie wiem czy to pamiętacie czy nie, no i oczywiście termostat. Cała sprawa polegała na tym, żeby tego węża ukryć przed rodzicami. No bo oczywiście nie chcieli się zgodzić, no bo który rodzic jeszcze naprawdę tam, nie wiem, 25 lat temu czy 22 chciał, żeby jego dziecko miało węża. No to były w ogóle masakryczne czasy. Nieważne, te czasy się zmieniają, idą do przodu, także mega, nie? Ale słuchajcie, i to była sytuacja taka, gdzie musiałem tego zwierzaka ukryć. Najlepszym miejscem z dostępem do prądu wydawała mi się skrzynia pod moim łóżkiem. To jeszcze było, jak kiedyś ogólnie od mojego kochanego taty dostałem taką wiertarko-wkrętarkę, tylko że ona nie była elektryczna, tylko na korbkę. Nie wiem, czy pamiętacie w ogóle takie rzeczy, ale kiedyś takie rzeczy ogólnie były dostępne i to było mega. I ja w czasie tej laby, jak już przyniosłem tego wężyka do domu, oczywiście oszczędzałem na niego bardzo długo, przyniosłem go do domu, musiałem podpiąć do tej skrzyni pod łóżkiem prąd, przeprowadzić kabel i termostat. Więc za łóżkiem włączyłem sobie termostat, w ogóle to był RT2, który pyka tak, zresztą, znaczy nie, w sumie to już chyba nie mam RT2, a nie, jest jeszcze jeden, stary dziadek, nieważne. Ale słuchajcie, to był RT2 i on jeszcze tak pykał, więc ogólnie rodziców trochę zastanawiało. Ale zrobiłem to w ten sposób, że w tej skrzyni pod łóżkiem wywierciłem dziurę tą ręczną wkrętarką. To była naprawdę masakra, to była płyta pilśniowa z 2 cm grubości. W ogóle jakaś masakra, no strasznie, mega się omęczyłem. Ogólnie rozłożyłem delikatnie kabel, tak, przykleiłem go taśmą izolacyjną, położyłem na tym terrarium, znaczy Fauna Boxa. I w takim pojemniku trzymałem swojego pierwszego węża, oczywiście karmiłem go, zajmowałem się z nim w nocy, jak wszyscy spali, brat mi podświetlał latarką, a ja wtedy ogarniałem. Ale w pewnym momencie przyszła straszna rzecz, bo ta mała sznuróweczka, znaczy ta już nie jest mała, ale właśnie mój pierwszy wąż mi zwiał. No i to była masakra. Słuchajcie, poszukiwania go, jeszcze ogólnie tak, żeby się rodzice nie dowiedzieli, żeby temu wężowi się nic nie stało. To była dla mnie totalna panika. I właśnie teraz chcę Wam opowiedzieć o tym, jak sobie radzić z takimi rzeczami. Wiadomo, że jak ucieknie Wam większy wąż, średni wąż, mówimy tutaj o jakichś większych dusicielach, czy średnich dusicielach, czy może jakichś potężnych zbożówkach, chociaż ze zbożówkami, czy lancetogłowami, już jest troszeczkę trudniej. Ale jeżeli ucieknie Wam duży wąż, nie ma z tym takiego problemu. Jesteśmy go dosyć łatwo w stanie namierzyć, tak? Albo on namierzy nas. Wiadomo, nieważne, ale z tym nie ma problemu. Gorzej jest, gdy ucieknie nam taki maluszek, powiedzmy tej wielkości lub jeszcze mniejszy. Wtedy zaczyna się problem, bo jego możliwości schowania się, jego możliwości ukrycia się są naprawdę niezliczone. W każdym domu tego typu zwierzaki po prostu mają nieograniczone pole manewru.
No i teraz, co zrobić? Pierwsza sprawa. Przede wszystkim musimy w tym etapie zawęzić pole poszukiwania. To znaczy, jeżeli taki maluszek nam ucieka, z mojego doświadczenia wynika, że znajduje się on najprawdopodobniej w promieniu około 2 metrów od miejsca ucieczki. To znaczy, że w tym momencie już nie macie do przeszukania całego domu, ale wystarczy, że najpierw sprawdzicie wszystkie zakamarki w promieniu 2 metrów od miejsca ucieczki. Drugi temat, który może wam pomóc w zlokalizowaniu takiego młodziaka, to jest mąka. Zwykła mąka pszenna. Ja wiem, brzmi to trochę śmiesznie i jest sporo sprzątania po tym, ale ogólnie mąka rozsypana w kilku takich, jakby to powiedzieć, strategicznych miejscach, czyli w progach, przy jakichś krawędziach, pod szafkami, będzie w stanie wam podpowiedzieć, w którą stronę wąż się przemieszczał. Oczywiście, jeżeli po niej przejdzie, wtedy zostanie taka smuga i będziecie w stanie sprawdzić, gdzie on mniej więcej się znajduje. No i oczywiście zawężyć miejsce poszukiwania. Trzecią sprawą jest to, i tutaj jest bardziej to, czego nie róbcie. Ogólnie nie dawajcie wężowi jeść. W większości wypadków młody wąż nie skusi się na jedzenie w trakcie ucieczki. Ewentualnie taką praktykę możecie zrobić w momencie, kiedy wężyka nie ma już, powiedzmy, ponad 2 tygodnie, ale po przeciągu doby, czy 2, czy może nawet 3 dni od ucieczki, uwierzcie mi, że są nikłe szanse na to, że on się skusi na coś do jedzenia. Słuchajcie, czwartym tipem w tym temacie jest zrobienie samemu odpowiedniej kryjówki dla węża. Spójrzcie na to. Tutaj jest łupina kokosa, jest wąż w nowym środowisku. Temperatura za pomocą chwilowo, oczywiście podgrzana, wy możecie do tego zastosować jakąś matę grzewczą bądź kabel, ale temperatura chwilowo podgrzana cieplejszą wodą, podniesiona wilgotność w stawku powinna, nie wiem czy mi się uda, zobaczymy, czy nie będzie się za bardzo stresował przed kamerą, nie wiem czy mi się uda, ale zobaczymy jak to pójdzie. Temperatura około 31 stopni w takiej kryjówce, zwiększona wilgotność powinna sprawić, że ten wąż jako swoje miejsce schronienia właśnie wybierze tą kryjówkę. No ale poobserwujmy. Thank you.
ten mały pytonik. Teraz go troszeczkę zestresujemy. Śliczny Coral Blue Leopard. Wybrał sobie miejsce, w którym było najcieplej, delikatnie wilgotno i znał zapach po prostu swój. Ja w tym momencie użyłem tutaj jego ręcznika, delikatnie zwilżonego ciepłą wodą, łupiny kokosa i podstawki, żeby nie kapało, tak? I w ten sposób ten śliczny bohater, pomimo tego, że mógł zejść, mógł uciec, mógł pójść w zupełnie inną stronę, na pierwszą kryjówkę w nieznanym środowisku wybrał właśnie domek, w którym czuł swój zapach, dobrą temperaturę, a także było dosyć ciemno. That's all, folks! W sumie nie wiem, czy to dodam, zobaczymy, żeby mnie Warner Bros. Nie dojechali, nie? Wiadomo. Chociaż nie, w sumie Porky mówił to inaczej. Mniejsza z tym. Słuchajcie, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że materiał wam pomógł. Albo pomoże w przyszłości. Mam nadzieję, że nie będziecie tygodniami, jak ja, szukać węża, odsuwać lodówek, wszystkich szafek i martwić się o to, czy mama go nie znajdzie. Ja żartuję oczywiście. Nieważne, słuchajcie. Tyle ode mnie. Życzę wam miłego tygodnia. Widzimy się w sobotę, a w sobotę w końcu będę mógł wam pokazać nowy nabytek. Tego gatunku jeszcze na hodowli nie było, tyle mogę zdradzić. Jest ogólnie, jest mega, także w sobotę poznacie nowego domownika. Właśnie ogólnie skończył się czas kwarantanny, więc mogę ją spokojnie wprowadzić na hodowlę. A już powiedziałem płeć, ją mogę spokojnie wprowadzić na hodowlę, trudno. Nie wiecie jeszcze gatunku. Mogę ją spokojnie wprowadzić na hodowlę. I co? A właśnie, nikt mi nie przypomniał, ale przez konkurs totalnie mi to wyleciało z głowy. Nadrobimy fazy z imionami dla węży. Będzie imię dla nowego. Także co? Miłego tygodnia i widzimy się w sobotę. Wiadomo, trzymajcie się. Hej!